Do źródełka na wprost, 80 metrów, a my skręcamy w lewo. No, jesteśmy na Stajkowej, na szczycie Stajkowej, nadajnik i stok narciarski. A tam Pieniny, za Dunajcem. Pięknie się idzie, cisza, spokój. No, ten odcinek szlaku jest tak naprawdę bardzo rzadko uczęszczany, pomimo że jest to część odcinka Głównego Szlaku Beskidzkiego, pomimo że przebiega, można by rzec, wzdłuż linii Krościenko, Szczawnica, czyli tych takich no, dosyć dużych ośrodków turystycznych. No, zobaczcie, poza nami nikogo tutaj na szlaku nie ma. Jednego pana żeśmy mijali, który przemierza właśnie Główny Szlak Beskidzki, już 11 dzień. Idzie sobie z Włosatego w kierunku Ustronia. Ale tak mówię, poza tym panem nie spotkaliśmy tutaj nikogo. I tak mówię, przyjemnie się idzie, bo też kwestia, te odcinki są takie leśne, ale też z miejscami widokowymi. Domek. Jesteśmy tutaj już na zasadzie dwóch szlakach. Przed chwilą było skrzyżowanie szlaków. Jesteśmy na żółtym i na czerwonym. No, Himalaje 2, jak górna tabliczka wskazuje, to niedaleko. I dochodzimy do miejsca, gdzie szlak główny beskidzki skręca, a żółty odbija w dół do Szczawnicy. No. A stąd, żeby było ciekawiej, to jest godzina 30, a stamtąd jest 2 godziny. Krościenko. To tak dla ciekawostki. No, w tej chwili minęliśmy kolejną grupę, a no ale to już się nie ma co dziwić, bo to jest taki szlak ze Szczawnicy, więc mogą się tutaj już częściej pojawiać turyści, chociaż ich nie jest jednak za dużo. Jednak mimo wszystko ten szlak i ten odcinek nie jest tak uczęszczany jak pozostałe. Jak to ludzie mówią, idą w Pieniny. Tymczasem jesteśmy na stokach, na stokach Beskidu Sądeckiego. No a oprócz tego jesteśmy w paśmie Radziejowej. No i tak mówię, idziemy sobie dalej. Tutaj ci turyści, tak mówię, pojawiają się już. Może dochodzą tylko tam do głównego szlaku i może też wracają, albo też robią pętelkę, chociaż w naszą stronę, czyli do Krościenka, mijaliśmy tak naprawdę kolejnych długodystansowców. To tylko jedna para, która szła, no to podejrzewam, że szli też właśnie z Szczawnicy, taką pętelkę robili do Krościenka, ale tak poza tym, no to tutaj nikogo nie ma i można sobie naprawdę odpocząć. Szlak wiedzie lasami, chociaż zaraz wam pokażę, momencik. Teraz tutaj wyszliśmy i widzimy nieco więcej i widać, o, nie wiem czy to widzicie czy nie, spróbuję powiększyć, co nam się to wyłoniło. No Tatry nam się wyłoniły, Tatry widać, także ładnie jest, duże panoramy. Równie ciekawe i naprawdę, no tak mówię, no warto tędy sobie przejść, odpocząć. Jesteście w centrach, głównych centrach turystycznych, no bo Krościenko, Szczawnica to są takie dosyć oblegane miejsca. No i wiadomo, że turyści, no gdzie uderzają? Trzy Korony, Sokolica standardowo. No i co jeszcze? No i kwestia, wiadomo, ta droga pienińska oblegana jest multum ludzi, ogólnie Krościenko, Szczawnica, no to są takie miejsca zapchane mocno dosyć. Natomiast, tak jak mówię, no warto sobie dla odmiany pójść i wydawałoby się to niektórym, bo niektórzy pewnie jak chodzą tutaj, no to myślą, że są nadal w Pieninach. Natomiast no, to jest Beskid Sądecki. Chodzi o to, żeby wiedzieć, gdzie się było na wakacjach, bo to chyba podstawa. Także, ale ważne też, żeby sobie spędzić czas tak w ciszy, spokoju, na luzie. No my doganiamy pomału pozostałych naszych. Tutaj widać, no troszkę opadów było, ale pogoda jest idealna. Tym bardziej, tak mówię, tędy jak się idzie, jest to takie bardziej w lesie, nie trzeba się przepychać z ludźmi i fajnie się tu podróżuje. Z dziećmi idealna sprawa przejść, taka pętelka. Idzie Ala. Tu jest reszta brygady. Podsumowując trasę, przeszliśmy od Krościnka nad Dunajcem, przez Stajkową, Groń, Wisielec, Dzwonkówkę, Przysłow, odcinkiem Głównego Szlaku Beskidzkiego do schroniska Pereśnika pod Pereśnikiem, Żółtym Szlakiem. Następnie zeszliśmy w pewnym momencie ze szlaku, aby wejść również jeszcze na Bryjarkę. Ona leci równolegle, ten odcinek drogi w stosunku do szlaku. Można kontynuować oczywiście szlakiem. I z Bryjarki jest również zejście powrotne na Żółty Szlak. Następnie kontynuowaliśmy aż do samej Szczawnicy na przystanek autobusowy. W filmie wspominałem kilkukrotnie o tym, że można położyć pętlę. Owszem, można ją zrobić, natomiast skończyliśmy w Szczawnicy, gdzie chciał jechać busem. Natomiast można było się przejść ulicą główną, dochodząc do Kościoła. Suma podejść na tym odcinku wyniosła 637 metrów, suma zejść 588 metrów. Rejon, po którym poruszaliśmy, był Beskid Sądecki. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam na kolejne relacje. Jeżeli podobała Ci się wideorelacja, proszę o łapkę w górę oraz o subskrybowanie kanału. Jeżeli masz uwagi, napisz koniecznie je w komentarzu. Dzięki i do zobaczenia wkrótce w kolejnej fotorelacji.